Raport z Ukrainy i rozmowy o Ukrainie na podróży bez paszportu. Partnerem podcastu jest szkoła językowa szybkiangielski.pl. Ułatwiamy naukę języka. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Mam dzisiaj wielką przyjemność gościć na kanale Mieszko Rajkiewicz z Zespołu Instytutu Nowej Europy. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Będziemy rozmawiać oczywiście o sporcie i o tym, jak ten sport funkcjonuje w warunkach, powiedzmy, konfliktu, w warunkach takie, jakie mamy. W minionych dniach sporo spekulacji na temat tego, czy rewanżowa bokserska walka pomiędzy Antonem Joshuą czy Aleksandrem Usykiem dojdzie do skutku. Usyk, jak i wielu ukraińskich sportowców, zdecydował się wrócić do kraju, aby go bronić przed rosyjską agresją. Z tego, co się orientuje, sport na Ukrainie, w szczególności piłka nożna, stoi na dosyć wysokim poziomie. Pytanie, jak ten sport funkcjonuje w dobie inwazji rosyjskiej na Ukrainę? Jakbym mógł Cię poprosić o takie spojrzenie na to. Jeśli chodzi o ten wewnętrzny sport, o samą Ukrainę, no to jest po prostu wszystko zawieszone. Pierwsza decyzja prezydenta Zełenskiego była taka, że zawieszane są rozgrywki sportowe na 30 dni. No minęło już, jeśli dobrze liczę teraz, 30 dni od wybuchu konfliktu, od wybuchu tej inwazji. No nie ma żadnych perspektyw, żeby to ruszyło z powrotem, żeby to ligi zostały wznowione. Więc ligi piłkarska, koszykarska i tak dalej, siatkarska, piłka ręczna, no wszystko stoi. Wobec tego nie ma za bardzo jak rywalizować sportowcom ukraińskim oraz zagranicznym sportowcom, którzy występowali regularnie w Ukrainie, natomiast co innego w przypadku wydarzeń zagranicznych, no i na przykład podczas trwających Mistrzostw Świata w łyżwiarstwie figurowym biorą udział ukraińscy i ukraińskie łyżwiarki. Także gdzieś da się funkcjonować, da się rywalizować sportowo, ale poza granicami Rosji i Ukrainy, natomiast no, w samej Ukrainie jest to w tej chwili wszystko wstrzymane, wręcz no niemożliwe z racji tej operacji, z racji tej inwazji i po prostu wojny. A jak jest u Rosjan? U Rosjan z kolei jest wszystko pięknie, znaczy jeśli tak mógłbym po prostu powiedzieć ironicznie. Wszystko pięknie na tyle, ile oni mogą sobie na to pozwolić. Liga rosyjska gra, piłkarska liga. Wszystkie inne również grają, natomiast no z kolei ukraińskie, tak jak ukraińskie kluby czy sportowcy mogą gdzieś próbować rywalizować za granicą, tak rosyjskie nie. Cała ten proces sankcji sportowych, wykluczenia czy izolacji sportowej Rosji jest po prostu za granicą pełni kontrolowany i z wszystkich europejskich rozgrywek, czy to piłkarskich, koszykarskich, siatkarskich i tak dalej, rosyjskie kluby zostały wyrzucone i zostały po prostu wszystkie te wyniki anulowane. Natomiast wewnętrznie ligi grają, chociażby liga piłkarska, tak, rosyjska liga, która no, jest jedną z lepszych teoretycznie lig w Europie, normalnie funkcjonuje, co więcej, jest też z naszej perspektywy o tyle to ciekawe, że na ten moment dwóch reprezentantów Polski, czyli Sebastian Szymański i Maciej Rybus, są jeszcze zawodnikami rosyjskich klubów, czyli Dynamo Moskwa i Lokomotiv Moskwa. Czy to się zmieni w najbliższych dniach? Być może, natomiast no, liga funkcjonuje, sportowcy zagraniczni i rosyjscy grający w tym kraju no, również normalnie funkcjonują. Inna sprawa, czy sumienie po prostu części z nich pozwala w ogóle na funkcjonowanie w tym czasie. Jeżeli chodzi o wykluczenie Rosjan z międzynarodowych turniejów, rozgrywek, czy Rosjanie właściwie, jak zostali potraktowani na arenie międzynarodowej? No dosyć brutalnie, jeśli tak to można ująć. Tak jak oni brutalnie zachowują się w Ukrainie, tak i świat sportu dosyć, co mnie w sumie zaskoczyło, dosyć jednoznacznie i stanowczo zareagował. Brutalnie w tym sensie, że po prostu zastosował najmocniejsze narzędzia, jakie mógł, czyli po pierwsze wykluczenie, izolacja sportowa i kompletny ban na występy rosyjskich atletów, rosyjskich drużyn. Z drugiej strony też poszły za tym kolejne decyzje odnośnie chociażby współpracy marketingowej, sponsoringowej i finansowej po prostu, więc rosyjskie firmy na czele, tutaj przykład oczywiście Gazpromu i jego sponsoring chociażby Ligi Mistrzów UEFA, no został po prostu ukrócony, więc część tych rosyjskich firm po prostu nie ma już takiej ekspozycji w świecie sportu, no i jest jeszcze jakby trzeci filar, trzeci fundament tej decyzji, czyli odebranie
imprez, które miały się odbyć na terenie Federacji Rosyjskiej, po prostu odebranie ich prawa do organizacji i w ramach wielu wszystkich dyscyplin te decyzje zostały podjęte, więc nie będzie nie tylko mistrzostw świata w siatkówce, nie będzie wyścigu Formuły 1, czy nie będzie finału Ligi Mistrzów, który miał być w Petersburgu w maju w tym roku. Po prostu nie będzie wszystkiego, co się da. Inna sprawa, jak na to po prostu musi reagować rosyjska propaganda, rosyjskie społeczeństwo, jaki musi otrzymywać przekaz, no ale realia są takie, jakie są i Rosjanie są kompletnie izolowani, wykluczani z Zachodu, natomiast troszeczkę inaczej to wygląda z drugiej strony, ale to już jest temat rzeka. Zastanawiam się, jakie dzisiaj nastroje, po pierwsze na przykład właśnie w Schalke, jakie nastroje dzisiaj w FIFA, a wiemy o bliskich też relacjach z rosyjskimi wodzami, z Gazpromem. Zastanawiające jest też to, czy właściwie te rozgrywki klubowe, które sponsorował Gazprom, czy też z łatwością znajdą następcę pod kątem gotówki? Czy z łatwością? Teoretycznie tak. No, myślę, że nie jedna firma jest w stanie zapłacić takie pieniądze. Mówi się, że około 40 milionów rocznie, 40 milionów dolarów przekazywał Gazprom UEFA. Ale z drugiej strony jest to też bardzo trudne, bo każda następna firma, która wchodzi w buty, niejako w zastępstwo po firmie jednoznacznie kojarzącej się z agresją Rosji na Ukrainę, no jest to problem taki wizerunkowy trudny do udźwignięcia. Więc no tutaj dziś UEFA, zresztą i FIFA, każda ta organizacja sportowa, która w jakiś sposób była związana finansowo z Rosjanami, z rosyjską gospodarką, z rosyjskimi firmami, no na tym traci. No ale gdzieś wyobrażam sobie, że po prostu sobie to skalkulowano i trudno, trzeba ponieść ten koszt. Myślę, że Ukraińcy ponoszą dużo, dużo większy koszt, dużo ważniejszy i niepoliczalny. Natomiast to, na co można zwrócić uwagę, to akurat jeśli chodzi o piłkę nożną, jak FIFA, jak UEFA reagują, jest dosyć, no w mojej opinii, bardzo negatywne, bo chociaż podjęli decyzję o wykluczeniu Rosji, o rozwiązaniu kontraktu z Gazpromem, więc izolacji tej sportowej zupełnie w pełnej skali, to nie podjęli tej decyzji sami z siebie, to po pierwsze. Podjęli ją pod presją opinii publicznej, pod presją polskiego, szwedzkiego czy czeskiego Związku Piłki Nożnej. Zapewne też dziś pod presją tych najważniejszych związków piłki nożnej, niemiecki czy chociażby angielski. Więc ta presja, no aż 3 dni FIFA i UEFA się zabierały za to, żeby wykluczyć w ogóle Rosję z meczów barażowych do Mistrzostw Świata w Katarze, czy dalej wykluczyć rosyjskie kluby z rywalizacji w europejskich pucharach, bo jeszcze takie były. A z drugiej strony jest to też o tyle, może nie chcę powiedzieć niebezpieczne, o tyle dające powody do zastanawiania się, wszystkie te komunikaty, które FIFA czy UEFA tworzą i przekazują opinii publicznej, no w żaden sposób nie werbalizują wprost, że chodzi o Rosję, że to jest, używają słowa konflikt zamiast wojna czy inwazja. Jakby bardzo, bardzo miękkie są te wszystkie komunikaty, są bardzo dające takie poczucie, że FIFA i UEFA zależy na tym, żeby w miarę szybko przywrócić rosyjskich sportowców, rosyjski futbol do struktur europejskich i światowych. Jaki jest w tym cel, trudno mi powiedzieć, bo wizerunkowo to, że FIFA czy UEFA już dawno są na strasznie złej pozycji, no to dokładają sobie kolejnych, sami sobie rzucają de facto kłody pod nogi. W tych komunikatach FIFA czy UEFA nie ma ani słowa o Białorusi. W myśl prawa międzynarodowego Białoruś jest również krajem agresorem z racji tego, że z terenu Białorusi podejmowany jest również atak na inny niezależny kraj, więc bardzo, bardzo dziwne zachowanie FIFA oraz UEFA, co każe myśleć, wręcz sugeruje nam, że w pierwszej nadarzającej się okazji FIFA czy UEFA przywrócą Rosję do struktur piłkarskich i zezwolą na nagranie w swoich rozgrywkach. Dzisiaj na temat tego, jak świat sportu też zareagował i co się dzieje na obszarze właśnie i Ukrainy, i Rosji, jeżeli chodzi o te najwyższe klasy sportowe, Mieszko Rajkiewicz, Instytut Nowej Europy, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.